Dzień dobry wieczór, Tłomek. Przed wami Enter the Gungeon. Gramy sobie łowczynią. Tym razem to chyba jest postać, która najbardziej mi się podoba. Może jeszcze się nauczę strzelać kuszą. Ha, to nie koniec. To jeszcze nie koniec? Nie, koniec. Żyrandol. Jakoś się tak dziwnie świeci. Nie wiem, czy wszystkie się tak świecą. Jedzenie. Nom. Okej. Główne zagrożenie wyeliminowane. To teraz może się przerzucimy na pukawkę. Co tu mamy? Nic. W sumie nic ciekawego. Rycerz nie powinien stanowić problemu. Mamy gdzie się chować. Załatwmy shotgunowca. Jeszcze żyje. Twardziel. Pukawka niestety nie ma, nie zadaje wielu obrażeń. Coś się zespawnowało, ale gdzie? Tu. Koniec? Nie, jeszcze nie koniec. Tam. Jeszcze nie koniec. No. Całkiem pokaźna sumka. Halo? To wygląda podejrzanie. Ciekaw jestem, że da się to jakoś rozwalić. Nie chcę używać ślepaków na razie. Wolę je oczywiście zachować na bossa, czy jakieś przykre pokoje. Shotganiarz. Cwaniaku. Co tu się dzieje? Aha. Mój stół! Sam go rozwaliłem. Powoli się przyzwyczajam do tego, jak się gra. Tak, bo nie wiem w sumie już ilu odcinkach. Ale nie jest to proste. Dobra. Aha. Wąsy. Szkoda, że mi się nie pokazały na postaci. Cóż to może robić? Szansa na uleczenie ran podczas wydawania pieniędzy. To brzmi bardzo dobrze. Wszystko, co leczy, jest bardzo cenne w tej grze. Przynajmniej na razie, dopóki jestem straszną lamą. O, to to. Ale chyba nic nie zdziałam teraz. I tak potrzebowałbym chyba dwóch kluczy, chyba że, nie wiem, może coś innego by to otworzyło niż kratka ściekowa, jak poprzednio, której niestety nie udało mi się wykorzystać. A trzeba było celować w to. Tutaj też jakieś barykady, ale nie wiem, czy to coś symbolizuje, czy nie. Gdzie możemy iść? Co jest gra? A, tutaj mamy przejście. Już myślałem, że zamknięty level, nie ma jak wyjść. Lubię wybuchowe beczki, jeżeli nie stoją przy mnie. O nie, gumiak. Granat. To może boleć. A ja nie mam... Miałem nadzieję, że to go wysadzi. Okej. Co to za jakiś... To kwiatek?
najwyraźniej. Nie widziałem chyba ani jednej pękniętej ściany podczas mojej normalnej gry. Nie wiem. Jest to dosyć rzadkie zjawisko najwyraźniej. O cholera, książki. To boli. Nie wiem, czy kuszy użyć, czy co. Ha, ha, ha. To pewnie rozwali, nie? Nie rozwaliło. Jeszcze magus. Dwóch magusów, ładnie. Kasiory, no, mamy nawet sporo kasy. Podoba mi się to. A tu mamy sporo przeciwników. Na szczęście prostych. Co pewnie oznacza, że zaraz dostanę. O, prostych shotganiarzy. Dzień dobry. Ja źle stolik przestawiłem. Nie w tą stronę. Tutaj ma być coś dobrego. O, to jeszcze nie jest pokój ze skrzynką. To nie koniec. Dobrze wiedzieć. O. No, nie mam klucza. Ponieważ co? Wydawanie pieniędzy ma szansę na leczenie, to nie wiem. Wstrzymam się jeszcze, aż może dostanę obrażenia, chociaż wiele nie zostało do zwiedzania. A na bossa chciałbym mieć jakąś nową broń potencjalnie, więc skrzynkę wypadałoby otworzyć. Jeden zwyklak na koniec. Dobra, jest sklep. Cóż tu mamy? Mogę coś sprzedać, ale nie mam nic. To mnie ciekawi, co to jest. I to też mnie ciekawi. Coś przeciwciało, coś związanego z życiem. Może jakieś, nie wiem, szansa na uniknięcie obrażeń. Jeszcze mnie nie stać. Miał klucze chyba na sprzedaż, no. A ja jeszcze nie dostałem obrażeń, co dziwne. Więc nie zapyszajmy, cholera boss, no. Nie wiem, idę kupię klucz. Chociaż no, nie będzie mnie stać na przeciwciało, ale chcę jakąś lepszą broń. Chociaż no, zobaczymy, czy tu będzie broń w skrzynce, czy nie. Się ostatnio zastanawiałem, czy zawsze musi być jakaś broń na poziomie, na danym, na jakimś tam, na każdym poziomie, czy nie musi być. Pełne serce. Dobra, mamy broń. Lepsza niż żadna, chociaż nie jest jakaś rewelacyjna, ale postaramy się znowu nie spieprzyć roboty. Tu będą bliźniacy. To będą bliźniacy. Faktycznie. Aha, tak. Omek. Brawo. Chyba zespawnowali kogoś. O, oczywiście, że dostanę. Nie umiem w to grać. Chyba muszę sobie zmienić jednak przycisk od uników na coś innego, bo spacja się nie do końca sprawdza. Tylko myślę, na co mógłbym go zmienić. Tak jak było na oryginalnie, prawoklik. Też przeładowanie wtedy byłoby bardziej problematyczne. Nie wiem. Muszę to rozważyć. A, nawet umrę tutaj. Brawo. Znowu coś zespawnowali. Zaraz, tamten drugi braciszek już prawie nie żyje. Może tak go dobiję łaskawie.
Albo nie. Okej. No, zauważyłem, że mam problem z unikaniem, kiedy chodzę, no... Chodzi się wsadami. Uniki spacją. Nie wiem, jeszcze to przemyślę. Nie wiem, co jest ważniejsze, przeładowywanie czy uniki. Chyba uniki. Jak teraz to sobie zmienię, to znowu będzie mi się ciężko przestawić. No, nie wiem jeszcze. Na razie zostawimy jak jest. Halo, to nie było fair. Prawie na mnie się zespawnował. A ja się zablokowałem na... Nie wiem, ścianie i w ogóle świetny początek. Chyba dość grania na dzisiaj. Nie wiem, spróbuję to zmienić. Nie, nie teraz. Nie ma to jak zdecydowanie. A, jeszcze mysz mi odmawia współpracy. Brawo. Celować nie mogę. Świetny początek. No, chyba będziemy kończyć na dzisiaj po tej rozgrywce. O, rycerzyk. Dwóch rycerzy albo ze trzech. Dobra, to chyba użyjemy pukawki, bo mi się... Czy tutaj? Dobra, da się przejść. Bo mi się bełty skończą. Niebezpiecznie się robi. Dobra, zabiłem go. Serio? Jak on potrafi strzelać przez ściany? Chciałbym to wiedzieć. Przynajmniej ta rozgrywka nie będzie długa. A, to jest ściana. Świetnie. Jeżeli już nie rozróżniam ścian, to znak, że chyba nie powinienem grać. Aha. Aha. Ekstra. Ile was tu? No to bieda. Nie no, podoba mi się przeładowanie pod prawym przyciskiem. Jest to bardzo wygodne. Chociaż możliwe, że uniki byłyby jeszcze bardziej wygodne. Nie wiem. Muszę potestować. O, ha, ha, ha. Sam się zabił. No, życie. To się przyda. Coś fajnego. Miał touch gamma. A, to chyba to, co ostatnio odblokowałem. Wygląda ciekawie, nie trzeba przeładowywać. Ale pewnie szybka amunicja schodzi. Dobra, idźmy na piechotę. Nie wiem, zachowam go na bossa. Może? Aha, albo nie. No, zobaczymy. Stół jeszcze ledwo stoi. Magus. No, co ciekawe, książki... Książki jakoś zatrzymały te kulki. No naprawdę. Fajnie, że te jego pociski potrafią tak się zakrzywiać za rogami. Nie no, już jestem chyba zmęczony. Myślę, że jednak nie będę nagrywał wszystkiego, jak tak straszliwie lamię. Może po prostu pogram chwilę, żeby się wprawić i was nie zanudzać z powtarzaniem ciągle tego samego. Zobaczymy. Dobranoc. Pół życia.
Może chociaż poużywam trochę tego miotacza, zanim umrę. Strzela ciągle, czyli tak jak myślałem. Się zaciąłem o coś. Nie zadaje dużo obrażeń. Tyle widzę. Bardzo mało obrażeń zadaje. Ale przynajmniej jest bardzo celny. O, zatruwa. O nie, granat. No to żegnamy. Przeżyłem. O, ciekawe z tym zatruwaniem. O, kolejny granat. Weźcie się spalcie. Żegnaj, okrutny świecie. No. Dość. Myślę, że się podszkola, potem będę nagrywał więcej. 17 śmierci. Brawo. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.